Witajcie. Jesteśmy dzisiaj na sali operacyjnej, na mojej sali operacyjnej, gdzie spędzam naprawdę dużo czasu i chcę Wam pokazać, jak te złamane kostki można zespolić. Mamy tutaj złamaną kostkę boczną, mamy kostkę przyśrodkową od wewnętrznej strony i mamy też złamaną kostkę tylną. Przygotowałam sobie tutaj szereg narzędzi. To jest zestaw. Zobaczcie, płytki mają bardzo różny kształt, bardzo różny kolor. Te niebieskie są do lewej nogi, te zielone są do prawej nogi. Długość zależy od tego, jakie mamy złamanie. Myślę, że do naszego złamania ta płytka powinna nam wystarczyć. Ona od razu jest tak powyginana, żeby nam idealnie pasować do kształtu kości strzałkowej. Zobaczcie, jak ja tutaj zespolę, to ona prawie w ogóle nie będzie tutaj nam odstawała. Teraz, co jeszcze będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować wiertarki, będziemy potrzebować różnego rodzaju drucików, wiertła, no i cały szereg śrubek. One są wszystkie poukładane. Widzicie tutaj, jaka jest długość tych śrubek. Mamy różnego rodzaju śruby tutaj o różnej średnicy, w zależności od tego, czego będę potrzebować. Tak więc zaczynamy. Zespolenie zaczynamy od zespolenia kostki bocznej. Tu mamy nasze złamanie. Czasami chwilkę zajmuje, żeby te fragmenty idealnie do siebie dopasować, tak żeby prawie nie było widać, gdzie to było uszkodzone. Do tego będziemy używać różnego rodzaju narzędzi, drucików. Chodzi o to, żeby zanim przyłożymy płytkę, żeby to było ładnie ustawione. Się uda? A u nas, jak w gotowaniu na ekranie, pół godziny później mamy ustawione ładnie złamanie. Czasami trzeba trochę z tym powalczyć. Szereg drucików, narzędzi, które nam to wszystko trzymają. I przystępujemy do wiercenia już kanałów dla naszych śrub. Nasze śruby to są śruby tak zwane LCP, więc mamy ładny celowniczek i wiercimy sobie dziurę. Odkręcamy. Możemy miarką sprawdzić, jaką mamy grubość kości w tym miejscu. Jednym słowem, jaką płytkę będziemy tutaj sobie, jaką śrubkę będziemy sobie tutaj dawać. To będzie koło 12 mm. Następnie bierzemy sobie dokładnie taką śrubeczkę stąd. Mamy 12. Już. Proszę bardzo. Śrubokręt i wkręcamy. I mamy pięknie, widzicie, założoną śrubkę. I w ten sposób zakładamy wszystkie pozostałe śrubki. Wkręcę teraz jedną z ostatnich śrubek. W czasie prawdziwej operacji tutaj wszystkie te dziurki byłyby wypełnione śrubkami. Chcę zresztą Państwu pokazać jeszcze jedną rzecz. To są w ogóle bardzo ciekawe śrubki, bo to są śrubki tak zwane LCP, czyli Low Contact Pressure. Zwróćcie uwagę, tutaj na łbie śruby też mamy drobne karbowanie i tu we wejściu na tej śruby na płycie też mamy karbowanie, czyli ta śruba swoim łbem wkręca się w płytę, tworzy całość, trochę tak jakbyśmy nadziewali coś na jeża, dzięki czemu nawet jak są niestabilne fragmenty kostne, to można bardzo dobrze to zespolić. I wkręcamy. I teraz widać, że te łby śruby, zwróćcie Państwo uwagę, nie wystają poza zarys płyty. I teraz zdejmuję to, co nam trzymało. Mamy pięknie zespoloną kość strzałkową. Widać, że fragmenty idealnie do siebie pasują. Tutaj można to zobaczyć. Fragmenty idealnie do siebie pasują. Mamy płytę, łby śrub nam tutaj nie wystają, więc to będzie mało przeszkadzało pacjentowi później.
Omawiając złamania dwu- i trójkostkowe, nie można nie wspomnieć o więzozroście piszczelowo-strzałkowym. Więzozrost piszczelowo-strzałkowy to jest szereg więzadeł, które są pomiędzy kością piszczelową i kością strzałkową i jakby trzymają te dwie kości razem względem siebie. To jest jeden z najważniejszych czynników, który determinuje, czy będą przedwczesne zmiany zwyrodnieniowe, czy nie. Bardzo często, gdy łamie się kość strzałkowa, gdy łamie się kostka przyśrodkowa, ten więzozrost ulega uszkodzeniu i trzeba go zespolić. A do tego służy szereg różnych narzędzi i zaraz to Państwu pokażę. Zawsze chciałam zrobić nasz tutaj wielki unboxing, no więc unboxing ortopedyczny, proszę Państwa. Musimy rozerwać to zespolenie. Rozrywamy. Proszę bardzo, nadal nie widać, co to jest, dalej rozrywamy. To jest jedno z częściej używanych przeze mnie instrumentarium do zespolenia więzozrostu piszczelowo-strzałkowego. Jak już zdejmiemy te wszystkie rzeczy, to zobaczycie Państwo, na czym to polega. Więc mamy tutaj jeden guzik, drugi guzik, i nitki pomiędzy nimi. Do czego to służy? Dzięki temu my możemy ściągnąć razem tą kość piszczelową i kość strzałkową, czyli będziemy mieć guzik z tej strony, nitki w środku kości, guzik z tej strony i to nam będzie trzymało te dwie kości blisko siebie, aż to się wszystko podgoi i więzadła się wygoją. Będziemy teraz zakładać, czyli coś w rodzaju sznurka z dwoma guzikami, żeby ściągnąć razem więzozrost. Najpierw ustawiamy sobie nasz drucik prowadzący w takiej pozycji, jakbyśmy chcieli. Następnie mamy wiertło, które jest wiertłem kaniulowanym, czyli ma światło w środku, więc ja mogę dokładnie po tym druciku wywiercić tutaj sobie kanał. I jak mamy już to zrobione, biorę... Wkładam tutaj przez te dwie dziurki, wciągam to do środka, cyk, 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 aż jeden z tych drucików zostaje mi na zewnętrznej stronie. I teraz już mamy tylko i wyłącznie dociąganie tego, czyli zobaczcie Państwo, tu mamy taką przeplotkę tych nitek i ja sobie ciągnę. Ciągnę i mam tutaj guzik. W środku pomiędzy dwoma kośćmi idą te nitki, a tu mam drugi guzik i w ten sposób mam ściągnięty więzozrost względem siebie. I tak to będzie wyglądało.